Dzień dobry kochani, witamy Was serdecznie na kanale Urodomajaczki by Hebe i dzisiaj obok mnie Angelika, ekspertka w temacie, no właśnie, jakim temacie dzisiaj? Cześć, dzisiaj będziemy mówili o przebarwieniach i o tym, jak sobie z nimi radzić. Jak one powstają, w ogóle czym są i o takiej kompleksowej pielęgnacji powakacyjnej, także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszamy do oglądania dalej, zaczynamy. Okej, to jesteśmy przy takim początku tematu przebarwień, czyli tematu dzisiejszego odcinka. Jakbyś mogła tak pokrótce wytłumaczyć, czym są te przebarwienia, jak powstają, w jaki sposób i czy można, bo wiemy, że można, więc nie można z nimi walczyć, proszę. Tak, można z nimi walczyć. Mamy mnóstwo produktów do walki z przebarwieniami, tylko musimy zdać sobie sprawę z tego, jaki jest powód przebarwień, które mamy, jakie konkretnie przebarwienia mamy na skórze. I niestety jest tak, że zwykle, jeśli spojrzymy na jedną cerę, to będą różne przebarwienia różnego rodzaju, więc trzeba na różne sposoby walczyć. A przebarwienia to są po prostu założenia w produkcji melanocytów. Czyli to są tak zwane zmiany pigmentacyjne skóry, dokładnie. To są zmiany pigmentacyjne i one są różne, i one są na różnej głębokości. W zależności od tego, na jakiej są głębokości, tak dobieramy też pielęgnację. I mogą być na przykład na skórku, więc te na skórku są dosyć łatwe do pozbycia się, ale są też głębiej w warstwie brodawkowatej i tam już jest troszkę ciężej z nimi walczyć. Okej, a w jaki sposób one powstają? I tutaj też jest bardzo ciekawa historia, bo zwykle to jest ustalone genetycznie. W ogóle liczba melanocytów się nie zmienia w ciągu życia. Więc to, czy będziesz miała przebarwienia, czy nie, to możesz spojrzeć na swoją mamę albo na swoją babcię i wtedy już będziesz wiedziała, co tam się będzie mniej więcej działo. Czyli jeżeli babcia ma przebarwienia, to jest takie 90%, że ja również będę Tak. Okay. Tylko też zależy wiele od pielęgnacji, bo teraz mamy bardzo duże ułatwienie pielęgnacyjne, więc możemy bardzo dużo zdziałać, gdzie nasze babcie... Nie miały takiego bogactwa, tak. Nie? Mogły sobie rzeczywiście różne kremy wcierać. Będą też takie, które będą potrądzikowe. Są też ze względu na wiek. I tutaj dochodzą hormony, więc w wieku okołomenopauzalnym zwykle mogą pojawić się przebarwienia i tutaj kobiety w ciąży też powinny bardzo uważać, dlatego też w ciąży zwykle odradza się jakąś tam pielęgnację, która jest bardziej inwazyjna. Dobrze, i te posłoneczne to jest chyba taka najobszerniejsza gałąź tego tematu, prawda? I nawet jeżeli jest zima, i nawet jeżeli słońca nie ma, wydaje się, że w ogóle jest szaro, promieniowanie zawsze jest. Więc filtr na twarzy, szczególnie z fototypem skóry, który na przykład mam ja, więc jestem biała jak ściana. Obie jesteśmy dość jasnej karnacji, tak. No, obie jesteśmy białe, więc szczególnie właśnie w takiej sytuacji. Czyli kochani, stawiamy na profilaktykę i używamy filtrów przeciwsłonecznych przez cały rok, no ale jak ktoś już zaspał i te przebarwienia się pojawiły i chcemy z nimi walczyć, to w jaki sposób? A to w ogóle bez problemu. No. Mamy całą gamę produktów, więc to nie jest problem. Od czego zaczniemy? Jaki typ produktów polecasz do walki z przebarwieniami? Ja bym zaczęła od złuszczania. Bo żeby cokolwiek zadziałało, no to na początku musimy pozbyć się naskórka, który będzie troszkę blokował dostęp składników aktywnych. Więc ja bym zaczęła od peelingów. I moje ulubione peelingi to są peelingi enzymatyczne. One są delikatne i niezależnie od tego, czy macie skórę bardzo oporną, czy wrażliwą, peelingi enzymatyczne. Czy bardzo wrażliwą, no one są... Peelingi enzymatyczne, dlatego że kiedy złuszczamy naskórek mechanicznie, to nie do końca mamy kontrolę nad tym, co robimy. To jest długi proces i co też jest istotne... Czyli się nie nastawiajmy na to, że użyjemy i się obudzimy rano już bez tej plamki, tak? Pamiętajmy też o tym, że odnowa naskórka trochę trwa i jeżeli mamy 20 lat, ona jest bardzo szybka, ale niestety z wiekiem... Tracimy te zdolności regeneracyjne i po prostu to dłużej trwa. Angeliko, a jeśli chodzi o te kwasy i o tą serię kosmetyków, to co tutaj masz? Mamy serię Bundy Pro Care. I mamy dwa kremy. Mamy dwa kremy. Tak. I to, co mogę Wam powiedzieć, że nie musicie się obawiać kremów. To, że tutaj jest kwas salicylowy, PHA i tak dalej. Brzmi strasznie. Brzmi strasznie, ale możecie śmiało używać tego w domu. Tak, bo zdecydowanie ten salicylowy, on będzie może do skóry wrażliwej nie, bo on jest mocniejszy i tak jak Angelika wcześniej powiedziała, działa bardzo przeciwstarzeniowo, ale ten z migdałem, czyli z kwasem migdałowym jak najbardziej, on ma właściwości nawilżające, przyjemną konsystencję, przyjemny zapach, nie należy się go obawiać.
obawiać. Ten tutaj widzę właśnie, że ten jest jednak odrobinę bogatszy, a ja mam z salicylowym akurat. Porównując, jest tak, jest bogatszy, ale pachną tak bardzo samo. Bardzo delikatnie, takim delikatnie. Subtelnym kosmetykiem, takim naprawdę bardzo przyjemnym. No dobrze, przeszłyśmy przez kwasy, czyli jeden taki jakby grupę takich składników, które nam pomagają w tej walce z plamkami i przebarwieniami. I teraz przejdziemy sobie do witaminy C. Witamina C ma naprawdę takie bogactwo jakby działania. Ona nie tylko działa właśnie rozjaśniająco, ale też bardzo odżywczo i ta skóra naprawdę wygląda tak bardzo świeżo. I tutaj mam akurat taką serię z Bielendy Professional Supreme Lab właśnie z ustabilizowaną witaminą C. Jakbyś mogła, Angelika, tak jeszcze od siebie coś powiedzieć o tej witaminie C, jakby jaki benefit właśnie z tą walką z przebarwieniami ona, jaki wnosi tam, co ona wnosi od siebie? Co ona wnosi? Witamina. Ja jestem ogromną fanką witaminy C, więc zaczynamy od tego toniku tak naprawdę. Tak, bo to jest taki początek pielęgnacji. Podstawa. I ja wam powiem, że najbardziej lubię toniki, dlatego że są takie, masz wrażenie, że od razu skóra jest jaśniejsza. I ja bym w ogóle powiedziała, że taka seria z witaminą C to jest w profesjonalnym języku seria bankietowa, czyli nakładamy to szczególnie wtedy, kiedy gdzie wychodzimy. A mówię o tym dlatego, że mamy maskę z witaminą C, więc to jest świetna maska, którą możecie nałożyć, jak gdzieś wychodzicie i chcecie, żeby skóra wyglądała i rzeczywiście jaśniej. Ten efekt jest natychmiastowy, prawda? Ta witamina C działa właśnie w taki sposób, no niezwykle szybko po prostu. Tak, i od razu widać, że jest to uderzenie jasności. I rzeczywiście w długotrwałym jakby stosowaniu jej te przebarwienia powoli się wypłycają. Tak, i tu jest też, ona jest antyoksydacyjna, więc... Jest przeciwstarzeniowa. Tak, jest przeciwstarzeniowa. A w tym toniku jeszcze wspomnę, że właśnie w tym toniku z Bielendy z witaminą C mamy jeszcze ekstrakt z zielonej herbaty i z malin, więc też ta zielona herbata działa w taki sposób łagodzący na naszą skórę, więc też dla wrażliwców jak najbardziej. Dobrze, a dalej mamy maseczkę i krem, tak? Tak, więc maseczka raz na jakiś czas, ale ja podejrzewam, że nawet jak się uprzesz, to możesz jej używać codziennie. Ja tam wolę codziennie, bo moja skóra jest dosyć sucha, więc to bym wam polecała. Jeśli chodzi o krem, to codzienna pielęgnacja i rano, i wieczorem. A, i rano też, tylko nie zapominamy o filtrach wtedy oczywiście. Nigdy nie zapominamy o filtrach, niezależnie od tego, czego używacie. Czy witamina C, tak właśnie chyba specjalnie, znaczy zwróć na to uwagę, prawda? Bo jeżeli mamy kwasy czy witaminę C, to jest takie, żeby gdzieś tam nam się zapaliła ta lampka, że tego kremu może solidniej trzeba nałożyć. Tak, solidniej i pamiętajcie też o tym, że trzeba reaplikować. Więc to, że nałożycie go rano, to nie znaczy, że on tam będzie, pozostanie cały dzień. Że on będzie tam ciągle. Czyli w trakcie dnia. A one ładnie pachną, mają przepiękne zapachy. Pozostając w temacie masek z witaminą C, to mamy tutaj jeszcze maskę Bandy Professional właśnie z witaminą C i to jest maska gommage. I gommage to nie każdy z nas wie, o co chodzi w ogóle z tym słowem i co to jest takiego. Spotykamy się z peelingami gommage, ale maska będzie działać w podobny sposób jak peeling, tylko chodzi o to, że to jest tak zwane gumkowanie, tak? Czyli ścieramy ten naskórek, tą wierzchnią warstwę w sposób tak delikatny, że wręcz bardziej delikatny od peelingu. Taką maseczkę na 15 minut i ona działa w taki sposób, prawda? Tak, one strasznie śmiesznie wyglądają na skórze. Naprawdę, jak nałożycie sobie na skórę i potrzymacie te 10-15 minut, bo ona ma taką konsystencję kremową, tak, ale one troszkę zasychają później. I jak je ściągacie, to powinniście wykonywać takie ruchy kołowe. Okrężne, nie potrafię mówić, więc musicie wykonywać takie ruchy i ona schodzi, jakbyście sobie ścierały gumką. Razem z tym naskórkiem. Tak, i właśnie z naskórkiem możecie zobaczyć ten naskórek, no, więc to jest bardzo ciekawe i to jest bardzo profesjonalne. Nawilżenie, złuszczanie i jeszcze piękny zapach dodatkowo. Jeżeli jakiś macie ulubiony krem, to mamy dla was rozwiązanie. To jest, chcecie go podkręcić witaminą podkręcić. C. Wiecie, witamina C jest antyoksydacyjna, ona zwalcza wolne rodniki, więc jest też przeciwstarzeniowa. Jeśli macie jakiś tam krem, możecie sobie dodawać witaminy C. Raz dziennie polecałabym rano, dlatego że jeżeli dodacie tego do kremu, to wtedy będziecie miały takie strzały energetyczne skóry. Ale słuchajcie, naprawdę tak jest. Ja używam bardzo często produktów właśnie z witaminą C. Potrzebuję kremu, więc weźmiemy jeden krem, pokażę wam, jak się używa tego, więc bierzecie sobie troszkę kremu. Tak naprawdę takiego, to jest takie serum właśnie z Bielenda Professional z witaminą C i tego możemy używać jako serum, czyli po prostu dwie takie dozujemy sobie kropelki pod krem, czyli zamykamy tym kremem, albo do dowolnego kremu, czy z witaminą C, czy jeśli ten krem nie ma właśnie witaminy C, a chcecie jej dodać, to dosłownie takie. Tak. Jedną kroplę, dwie? Powiedziałabym, że dwie. Dwie, możecie jedną, ale ja bym powiedziała, że dwie, bo ja lubię więcej witaminy C, nigdy jej za mało i to jest
dosyć czysta witamina C, więc ona ma naprawdę fajne stężenie i to jest tak, tutaj sobie naciskacie na górze. Ale delikatnie, nie przesadzajcie, bo jak naciśniecie mocno, to będziecie miały całe serum na swojej dłoni. Dwie kropelki. To tak, jest serum zamknięte w olejku, ale oprócz tego tej witaminy C ma jeszcze w sobie kwas ferulowy. O. Tak, i sobie mieszamy na dłoni i ja sobie nałożę na dłoni, bo ładnie pachnie i będę miała ładne dłonie. A dla zwolenników naturalnej pielęgnacji bardzo fajnym rozwiązaniem w walce z przebarwieniami będą na przykład oleje, bo oleje, tak jak olej z dzikiej róży, który tutaj trzymam od Nakomi, mają w swoim jakby składzie, w swojej zawartości to wysokie stężenie witaminy C, która właśnie, jak powiedziałyśmy wcześniej, działa bardzo rozjaśniająco i upiększająco na naszą skórę. I teraz jak tych olej używamy właściwie? Jak chcemy. Robimy dosłownie to, co chcemy. Ja bym polecała używać ich wieczorem z prostego powodu, ponieważ są dosyć tłuste, więc jeżeli nakładacie makijaż, no to on może sobie spłynąć, szczególnie przy tej pogodzie 30 parę stopni. Albo może być niekompatybilny właśnie z kosmetykami kolorowymi, czyli na wieczór najfajniej, po prostu na sam koniec po kremie, czy też dodajemy jak ten nasz tutaj... Wiesz co, ja bym używała samego oleju. Na sam na koniec przykład. Po prostu. Albo samego oleju. Zamiast kremu na przykład. Nawet bez kremu. Okay. Tak, ale to w zależności od tego, jak wasza skóra będzie pracowała, więc to jest wszystko kwestia obserwacji. I tutaj jeszcze mamy mieszankę. Całą. Tak, to jest mieszanka, czyli tak naprawdę kilka olejków razem z tym dodatkiem właśnie witaminy C. Do tego właśnie z marki Bandy Professional. I wiecie, co jest fajne właśnie w tym olejku, w tym serum, to, że mam do niego pipetkę dołączoną, więc w zasadzie wystarczy odkręcić tą zakrętkę i już po prostu mamy takie gotowe serum do użytku, że go wiemy, że nie przedawkujemy, prawda? Tak, tak. Myślę, że to jest bardzo istotne i pamiętajcie też o tym, że możecie mieszać te kosmetyki, tylko sprawdźcie je najpierw. Więc serum możecie sobie zmieszać z kremem, który lubicie. Możecie sobie troszkę dodać oleju do kremu, który lubicie, do maski, jeżeli robicie jakąś taką większą pielęgnację. Więc nie ma zasad, jak długo to kontrolujecie i wiecie, że działa coś na was odpowiednio. Bardzo płynny i też lekki. Podsumowując, kochani, z tymi przebarwieniami jest tak, że możemy długoterminowo podziałać taką domową pielęgnacją na nie i spokojnie je zmniejszyć albo nawet zupełnie zlikwidować. I nie jest to nic trudnego, biorąc pod uwagę to, jaką mamy ogromną gamę kosmetyków, więc jeżeli tylko chcemy, to tylko, wiecie, to zajmuje czas. To nie jest tak, że użyjecie produktu dwa razy i magiczne już jest... dotknięcie różdżką się dzieje. Tylko dajcie temu kilka miesięcy i bądźcie konsekwentni. Konsekwentni. Wybieramy czy witaminę C, czy kwasy, trzymamy się tego i na pewno rezultaty będą. Dziękuję Ci, Angelika, bardzo za wizytę w naszym studio. Dziękujemy za ogrom wiedzy, który tutaj przyniosłaś do nas. No i życzymy Wam dobrej walki właśnie z przebarwieniami, skutecznej. I widzimy się w środę 18 za tydzień oczywiście tutaj w studio Urodomaniaczek by Hebe. Ja też dziękuję za to, że mnie zaprosiliście i trzymam za Was kciuki. Do zobaczenia. Pa! Pa.